Hej, dzisiaj chciałabym też z wami troszeczkę porozmawiać. A mianowicie, w kilku moich filmikach już troszeczkę przewijał się wątek, w którym opowiadałam, co się dzieje tam na pewnym i zresztą na różnych, ale na pewnym forum, takim społecznościowym, w którym właśnie poruszany jest temat borderów. No i dzisiaj troszeczkę o tym więcej. Myślałam, że uda mi się nagrać to na dworze, natomiast tak się rozsypało, tak sypie śnieg, że jednak schowałam się do domu i porozmawiamy sobie tutaj. Zacznę od tego, że jeżeli widzieliście mój filmik, który nagrałam chyba jako pierwszy o Border Collie, to możecie z niego wywnioskować, że moja opinia o forach internetowych jest mocno negatywna. Natomiast od tamtego czasu minęło już trochę miesięcy, prawie lat, i moje nastawienie, nie chcę powiedzieć, że zmieniło się diametralnie, natomiast jest na pewno trochę inne. Nie znaczy to jednak, że nie widzę tam nadal minusów, dlatego chciałabym właśnie wam przedstawić zarówno minusy, jak i plusy. No i zacznę od tego negatywnego. Pierwsza sprawa. Tak jak mówiłam właśnie w tym filmiku, pół roku z Border Collie, widziałam na forach internetowych bardzo dużo wielu hejtu i oceniania. Wtedy bardzo rozczarowałam się, byłam wręcz załamana, bo po kupnie Arii weszłam w takie miejsca. No i niestety to, co nam się działo, trochę mnie przeraziło. Niestety, ale występuje to nadal. Nie do końca rozumiem, z czego to wynika, ale jest masa hejtu, masa oceniania. Wydaje mi się, że niektórzy tam próbują leczyć swoje kompleksy. Może to brzmi brutalnie, ale tak jest. Niestety, tak to się zdarza. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszyscy, natomiast nadal są osoby, które każdego, kto chce kupić bordera, postrzegają chyba jako potencjalnego wroga. Tak to wygląda niestety. Nie chcę tutaj przytaczać żadnej dokładnej wypowiedzi ludzi, bo to nie o to tutaj chodzi. Natomiast nie tak dawno natknęłam się na post osoby, która właśnie chciałaby kupić bordera. Mówi, co może mu zapewnić, czego nie, jakie właśnie widzi, że są wymagania tej rasy. I naprawdę sporo osób potraktowało ją dość wyrozumiale. Natomiast były też osoby, które były okropne, po prostu okropne, od razu ją oceniły, powiedziały, że po co jej ten pies, że to jest rasa, która tyle wymaga. Ta osoba naprawdę wyglądała, przynajmniej tak w pierwszym rzucie, na świadomą. Ona napisała na to forum nie po to, żeby powiedzieć, jaka to ona jest świetna, tylko aby polecili jej hodowlę, która pasowałaby najbardziej do ich właśnie trybu życia, do ich przypadku. Poprosiła o radę. To nie było takie, że biorę jutro bordera i biorę go i tak, tylko tam była właśnie prośba o radę, o wsparcie, o to, żeby ludzie wyrazili swoją opinię, o to, jaki piesek byłby dla nich najbardziej odpowiedni. Natomiast, tak jak mówię, były osoby, które te ich marzenia o posiadaniu bordera skwitowały po prostu, to nie dla was. Nie wiem, kim takie osoby są, że myślą, że mogą tak powiedzieć. Ja jednak nastawiam się bardziej, zresztą tak jak widzicie na moim kanale, bardziej na edukację, tak aby ludzie wiedzieli, z czym to się je, czego ta rasa wymaga, czego potrzebuje, jaka jest na co dzień. Wiadomo, te psy mogą startować w przepięknych, ogromnych konkursach, zdobywać wspaniałe miejsca i robić tak ambitne rzeczy, że głowa mała. Natomiast to mogą też być psy przyjaciele, o ile znamy ich potrzeby, wymagania, i jesteśmy chętni, aby cały czas poświęcać im dużo naszego czasu i mieć do tego bardzo dużo samozaparcia. Druga sprawa, którą niestety zaobserwowałam, która dzieje się tam na tych forach internetowych, jest to powielanie mitów na temat tej rasy. Wydaje mi się, że i tak już wzrosła świadomość, jeżeli chodzi o Border Collie. Natomiast niektórzy ludzie bardzo twardo stają przy swoim przekonaniu, że ten pies musi 24 godziny na dobę biegać. Po prostu biegać, wyszaleć się, bo inaczej zdemoluje dom. Okej, ten pies faktycznie potrzebuje ruch, kocha ruch, ale to musi być ruch odpowiedni, systematyczny i rozsądny. Bo tak jak my jesteśmy tylko ludźmi i wiadomo, że nie zapewnimy psu, nie każdy przynajmniej z nas zapewni psu 3 razy dziennie spacery po godzinie czy po 2 godziny, tak po prostu to jest też tylko pies, to nie jest maszyna. On musi umieć odpoczywać i ten ruch po prostu musi być zrównoważony.
Innym mitem, który też tam zauważyłam, jest na przykład mit dotyczący niszczenia, że każdy border musi zniszczyć wszystko. Wszystko, że po prostu zje i będzie potworem i tak to po prostu wygląda. Każdy piesek jest inny i chyba już powinniśmy naprawdę się tego nauczyć, że tak jak każdy człowiek jest inny, tak każdy border, tak naprawdę każdy pies jest inny, każdy ma inne zachowania. Generalizowanie jest bardzo szkodliwe dla tej rasy. I tak jak faktycznie cechy niektóre powtarzają się praktycznie u każdego przedstawiciela tych psów, tak nie można powiedzieć, że nie ma wyjątków, bo tak naprawdę te wyjątki to potwierdzają regułę. I trzeci minus tego forum internetowego, które akurat śledzę. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja codziennie wchodzę na te fora i po prostu codziennie czytam wszystko. Od czasu do czasu wejdę, chyba żeby troszeczkę się poddenerwować, ale też żeby właśnie wyszukać takie smaczki, czy na przykład czegoś się dowiedzieć, ale o tym to za chwilę. No i ta trzecia sprawa, o której chcę Wam tutaj powiedzieć. Ja zauważyłam ją dość niedawno. Myślę, że to już trwa od jakiegoś czasu. Natomiast no, ja zwróciłam na to uwagę naprawdę w określonym teraz tutaj niedawnym czasie. A mianowicie chodzi o aspekt mój border jest najlepszy. To jest taki ciężki temat, bo też nie chcę nikogo urazić i też nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Ja rozumiem. Nasz piesek zawsze w naszych oczach będzie najkochańszy, tak jak zawsze dziecko rodzica dla niego jest najwspanialsze na świecie. Natomiast spotkałam się z sytuacjami na tym forum, że ludzie piszą: słuchajcie, mam problem taki z moim borderem, jak na to mogę zaradzić? Co mogę z tym zrobić? I wysyp komentarzy. No, i ja tego z moim borderem nigdy nie miałam. Mój border to zawsze umiał się zachować. Naprawdę, ja też to nie wierzyłam, co ja czytam. W ogóle dla mnie to był szok. Ludzie tutaj pytają o pomoc, proszą o pomoc, a ty się chwalisz czy żalisz, że twój border jest taki idealny. I to naprawdę to nie był jeden post. To jest wiele takich komentarzy i wiele na przykład dotyczących właśnie niszczenia. Tutaj jest w drugą stronę właśnie, że nie, mój border to nigdy nic nie zniszczył. Nagle się zapomina o tym wszystkim, co twój pies zrobił źle. Ja wiem, że to tak jest i z dziećmi właśnie, i z borderami, że zapomina się wszystko to, co złe i pamięta się to dobre po pewnym czasie, ale no nie aż tak, no proszę was, serio. Tutaj ktoś prosi o pomoc, natomiast jedyne co słyszę, to że inni to mają lepiej wychowane psy. To można się po prostu jeszcze bardziej załamać, no nie o to tutaj chyba chodzi. I proszę powiedzcie mi, czy to jest tylko taka moja obserwacja, czy naprawdę to ostatnio zrobiło się bardzo popularne. Mój piesek jest najlepszy, twój czegoś nie umie, to słabo. Niestety, zero wsparcia, zero zrozumienia i empatii, tylko pochwalenie się chyba tym psem. Jak można, ja nie umiem tego pojąć, jak można wykorzystać czyjś post, w którym ktoś wyjawia swój problem, jakby otwiera się przed ludźmi, prosi o pomoc, a ty mu piszesz, że no, ja nie wiem, bo mój pies tak nigdy nie miał. Dobra, przepraszam, bo może troszeczkę za bardzo się zdenerwowałam. Natomiast chyba to mnie najbardziej irytuje. Naprawdę, ostatnio to mnie tak trochę za bardzo aż zatelepało, jak czytałam takie rzeczy. A więc teraz, żeby nie było aż tak negatywnie, przechodzimy do pozytywnych aspektów, które znalazłam na forach internetowych o borderach. I zaczynamy. Pierwsza sprawa, pomimo tego hejtu i oceniania, naprawdę można znaleźć też wartościowe wpisy, wartościowe odpowiedzi ludzi, którzy naprawdę chcą pomóc, którzy kierują się empatią, zrozumieniem i kochają po prostu te psy, chcą dla nich jak najlepiej, nie oceniają człowieka. Także trafiąc na takie osoby, można naprawdę spokojnie tam otworzyć się, one pomogą. Tylko niestety nie ma tam rozdzielenia forum pozytywne, forum negatywne, więc możemy trafić na przykład akurat na same pozytywne albo same negatywne wpisy. Niestety nie ma tutaj tak lekko. Natomiast tak jak mówię, są naprawdę osoby dzielące się swoją dużą wiedzą i można dowiedzieć się fajnych i ciekawych rzeczy o tych psach.
Druga pozytywna sprawa, która wydaje się mi bardzo ciekawa i ekstra, po prostu ekstra, jest to, że na forach ludzie dzielą się tak naprawdę wieloma zdjęciami swoich pupili, chwalą się nimi, pokazują i możemy zobaczyć, jak zróżnicowane są te psy. Ta rasa, naprawdę znaleźć dwa identyczne psy, no to jest ciężko. Każde różnią się chociaż trochę, czy to budową, czy plamkami, czy ułożeniem wszystkiego, już nie mówiąc o tych różnych umaszczeniach tych psów. Możemy zobaczyć, możemy porównać właśnie na przykład, jaki piesek bardziej by do nas pasował. Wiem, że wygląd nie można kierować się samym wyglądem, jednak każdy z nas ma jakieś upodobania i możemy tak naprawdę dowiedzieć się, że te psy to nie tylko czarno-białe borderki, tylko przekrój po prostu od A do Z kolorów i budowy. Także to jest według mnie bardzo pozytywny aspekt. Bardzo polecam, jeżeli właśnie nie mamy pojęcia, jak ta rasa do końca wygląda, to odwiedzić takie forum i zobaczyć, jak ludzie dodają zdjęcia. Są przeróżne pieski. Czas teraz na małe podsumowanie tego wszystkiego. Jak widzicie, nadal widzę bardzo dużo negatywnych aspektów forów internetowych. Mają one często bardzo, bardzo agresywny wydźwięk, szczególnie wpisy przez niektórych. Myślę, że niepotrzebnie niektórzy się tam udzielają i wyrzucają swoje frustracje na innych ludzi, którzy naprawdę chcą dobrze, bo większość tych ludzi, które piszą te wpisy, pytając się o rady, to ci ludzie naprawdę chcą dobrze. Gdyby oni się nie interesowali, to by po prostu wzięli psa z jakiejkolwiek hodowli na OLX-ie i tyle. I potem by może czegoś szukali. A jeżeli człowiek, uważam, pyta, szuka, dowiaduje się, to już jest to na ogromny plus dla niego, ponieważ chce zrozumieć tą rasę, chce dowiedzieć się o niej jak najwięcej, żeby zapewnić psiakowi jak najlepsze warunki. Dodatkowo, jeżeli mówimy o tych forach internetowych, no to widzieliście, że znalazłam tutaj sporo plusów. Naprawdę, możemy znaleźć tam dużą dawkę wiedzy, ale uwaga, proszę, przesiewajcie ją. Bo tak jak możemy znaleźć tam specjalistów, tak możemy znaleźć osoby, które te psy tak naprawdę znają tylko z filmu, albo mój znajomy ma tego psa, ja widzę, jaki on jest, więc już się na tym znam. Także proszę, przesiewajcie tę wiedzę, nie bierzcie niczego za pewnik. Są osoby, które mają naprawdę profesjonalną wiedzę, jednak szczerze, takie osoby rzadko udzielają się na forum. Często tam są jednak osoby, które mają te psiaki albo właśnie chcą mieć te psiaki. Natomiast specjaliści raczej płatnie udzielają rad i trzeba spotkać się z nimi po prostu i dowiedzieć wszystkiego twarzą w twarz. Oni rzadko mają czas, żeby po prostu spędzać tyle czasu na forum. Także pamiętajcie o tym przesiewaniu tej wiedzy. I ostatni aspekt. Wszystko z głową. Tak jak ja zawsze Wam właśnie mówię, wszystko z umiarem, tak fora internetowe z umiarem. Uważam, że siedzenie na nich i opieranie się tylko na wiedzy, która jest w nich, na pewno nie będzie wystarczające, bo tak jak mówię, tam nie do końca są sami specjaliści. Natomiast może to być fajne miejsce, w którym zobaczycie, jak ta rasa jest zróżnicowana. Na pewno się czegoś dowiecie z umiarem, ale też możecie czasem się zdenerwować. Jest to miejsce bardzo specyficzne, natomiast myślę, że warto je odwiedzić i wyrobić sobie własne zdanie na jego temat. I tak samo chciałabym, żebyście wypowiedzieli mi własne zdania, czy własne doświadczenia z forów internetowych. Czy mieliście bardziej pozytywne interakcje tam z uczestnikami, czy bardziej negatywne? Czy dowiedzieliście się czegoś ciekawego? Czy was to sfrustrowało? Wszystko chciałabym wiedzieć, także mam nadzieję, że udzielicie się w komentarzach. Pamiętajcie też o polajkowaniu filmiku, jeśli Wam się podobał, o subskrypcji, jeśli tego nie zrobiliście. Zapraszam też na Instagrama Ari. Tam ostatnio sporo dodaję, także zapraszam Was tam serdecznie. No i dziękuję dzisiaj za to, że byliście ze mną. No i do zobaczenia.